Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest to ogólnopolski program, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Finansowanie tego programu to Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wielkość programu operacyjnego to ponad 37 miliardów złotych, z czego ponad 4 miliardy przeznaczane jest na środowisko. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko składa się z 15 priorytetów. Pierwszym priorytetem jest gospodarka wodno-ściekowa, z której właśnie projekt zapewnienia prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki jest dofinansowany. Instytucją pośredniczącą dla tego programu jest Ministerstwo Gospodarki. Proszę Państwa, przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki. Długość zakładanej sieci kanalizacji sanitarnej to 60 km bieżących. Następny etap to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Obornikach. Obecna przepustowość wynosi 2,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę, docelowa 4200 metrów sześciennych na dobę. Zakres projektu stanowi budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Oborniki. Dotyczy to w szczególności miasta Oborniki, jak również 9 okolicznych wsi, m.in. Rożnowo, Dąbrówka Leśna, Gołaszyn, Kowanowo, Łukowo, Bogdanowo, Słonawy, Nowołoskoniec. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wspomnianych wsiach spowoduje, że aglomeracja Oborniki zostanie skanalizowana w ponad 87%. Jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, głównym źródłem finansowania jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie z tego programu wyniosło 47 milionów 300 tysięcy złotych. 62% wynosi dofinansowanie do projektu, pozostałe 38% jest to wkład własny spółki. Wkład własny spółki ze środków własnych oraz zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończone zostały wszystkie kontrakty związane z rozbudową sieci kanalizacji. Kontrakt trzeci obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach i centrum. Kontrakt czwarty dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Obornikach ulica Szamotulska, Staszica i Leśna. Kontrakt piąty obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach Łukowo, Łukowska i Kowanowo. Kontrakt szósty obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie. Kontrakt siódmy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej i Gołaszynie. Kontrakt ósmy obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Słonawy, Nowołoskoniec, Bombliniec. Kontrakt dziewiąty obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w Rożnowie. W ramach kontraktu wykonano około 58 km kanalizacji. Teren po prowadzonych robotach został przywrócony do stanu pierwotnego. Obecnie trwają prace nad modernizacją oczyszczalni ścieków. Do tej pory zostały przejęte następujące obiekty wchodzące w skład tej inwestycji. Komora kraty, nowy bioreaktor biologiczny,
komora rozdziału na osadniki wtórne, nowy osadnik wtórny. Stacja Dmuchaw. Stacja zagęszczania i odwadniania. Biofiltr. Cele projektu: wzrost wskaźnika skanalizowania. Aktualny stopień skanalizowania aglomeracji Oborniki wynosi 62%. W wyniku realizacji projektu poziom skanalizowania osiągnie 87%. Dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków w Obornikach do aktualnego obciążenia ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń. Zmiana systemu sieci ogólnospławnej na rozdzielczą w wyniku budowy sieci sanitarnej na terenie śródmieścia Obornik. Osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków w ramach aglomeracji Obornik zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej i prawa polskiego. Redukcje zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych. Przewiert sterowany to bezwykopowa technologia układania rurociągów, która redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Nie wymaga dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy ulicach, szlakach komunikacyjnych. Technologia ta jest niezbędna w sytuacji, gdy nie można sobie pozwolić na tradycyjny wykop, który wiązałby się z dużymi trudnościami logistycznymi lub wysokimi kosztami prac metodą tradycyjną. Posiada częste zastosowanie w miejscach silnie zurbanizowanych. Wykonanie przewiertu sterowanego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to tzw. przewiert pilotażowy, zwany żerdziowaniem. Wykonywany jest za pomocą specjalnej głowicy drążącej, napędzanej przez zestaw stalowych żerdzi. Etap ten polega na wykonaniu całościowego przewiertu z punktu A do punktu B z założoną trajektorią. Jest to najistotniejsza część wykonywanych prac. Odbywa się tutaj kształtowanie trajektorii przewiertu z wykorzystaniem przyrządów optycznych do dokładnego ustalenia osi przewiertu. Po wykonaniu przewiertu pilotażowego następuje drugi etap – rozwiercanie. Tutaj głowicę drążącą zastępuje się specjalnym rozwiertakiem, który ma za zadanie powiększyć otwór do rozmiaru odpowiedniego dla średnicy wciąganego rurociągu. Podczas pierwszego i drugiego etapu przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu. Stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenia tarcia przy instalowaniu rury. Kolejnym etapem jest przeciąganie całości rurociągu wydrążonym kanałem, gdzie najczęściej bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada przegub obrotowy, który zapobiega obracaniu się rury. Główną zaletą tej metody jest minimalna ingerencja w środowisko, minimalna uciążliwość dla komunikacji miejskiej, małe koszty zajęcia ulic i chodników na czas trwania prac. Realizowany projekt zapewni możliwość dostępu do powstałej infrastruktury i świadczonych za jej pośrednictwem usług dla większości mieszkańców aglomeracji Oborniki oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach planuje zakończyć realizację projektu do końca 2013 roku.